Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4, do którego doszło w poniedziałek w nocy, około godziny 23. Jeszcze dzisiaj rano w Zabrzu na jezdni w kierunku Wrocławia pracowały służby. Usunięcie wraku ciężarówki, która po zderzeniu z samochodem osobowym zapaliła się, było trudne i czasochłonne. Policja musi prowadzić dochodzenie, zrobić zdjęcia i to jest bardzo czasochłonne. Natomiast już po całej dokumentacji fotograficznej nasi strażacy pomagali w wyciągnięciu tego samochodu. Tutaj też było zagrożenie, że w zbiorniku paliwa znajduje się jeszcze paliwo, dlatego miejsce cały czas było zabezpieczone przez strażaków. Ciągnik siodłowy stanął w płomieniach. Niektórzy słyszeli też wybuchy, ale najprawdopodobniej były to wystrzały opon palącej się ciężarówki. Po tym jak odkryto zwłoki 67-letniego kierowcy ciężarówki na miejscu, trwały czynności z udziałem prokuratora. Kierowca samochodu BMW, jadąc skrajnym lewym pasem, z nieustalonych przyczyn zderzył się z jadącym równolegle samochodem ciężarowym Renault. Wskutek tego zderzenia ten samochód ciężarowy zjechał do rowu, uderzył w bariery energochłonne, w bramownicę. Policja na razie nie wskazuje winnego, bo ustalenia są na wczesnym etapie. 24-letni kierowca BMW to obywatel Niemiec. Został zatrzymany i dzisiaj miał być przesłuchiwany.